Jak można się domyślić, jesteśmy na koszalińskiej części strefy ekonomicznej, więc i ta konferencja będzie związana z tym, co wydarzyło się wczoraj. Ja przypomnę, że wczoraj z rana z rąk pana premiera Mateusza Morawieckiego, a także pana ministra Pawła Szefernakera, pan prezydent Piotr Jedliński, prezydent miasta Koszalina, otrzymał symboliczny czek na 100 milionów złotych, które właśnie z rządowego programu inwestycji strategicznych otrzymało miasto Koszalin. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to historyczny moment dla Koszalina. Ja sobie nie przypominam, a jestem radnym od 1998 roku, abyśmy w tak wielkiej jednej transzy otrzymali jako miasto tak ogromne środki na inwestycje w Koszalinie. I to inwestycje, które no, będą miały niebagatelne znaczenie nie tylko teraz, ale myślę, że one będą skutkowały przez kolejne dziesięciolecia dla naszego miasta. A więc tak jak powiedziałem, przypomnę, to jest 100 milionów złotych, które miasto otrzymało na to, aby 44 hektary, te, które nam pozostały jeszcze ze strefy ekonomicznej, które nie są uzbrojone, aby za te środki właśnie te 44 hektary uzbroić teren, przygotować dla przyszłych inwestorów. Te środki oczywiście będą też inwestowane w skomunikowanie tego obszaru strefy ekonomicznej z pozostałą częścią tutaj strefy koszalińskiej, mam na myśli tą drugą część, która jest za ulicą Szczecińską. Między innymi temu będzie służył wiadukt nad torowiskiem kolejowym, które tutaj biegnie. Ma tutaj powstać około 3 km różnego rodzaju dróg, chodników, ścieżek rowerowych, cała infrastruktura z tym związana, a więc oświetlenie, a więc także przyłącza wszelkiego rodzaju telefoniczne, przepompownia nieczystości, ścieków, więc widzimy, jest to ogrom zadań, który staje przed miastem, ale który, no tak jak wspomniałem, będzie miał duże skutki w przyszłości. Te 100 milionów stanowi no, praktycznie prawie 100% tej inwestycji, bo miasto jedynie 2% dokłada środków własnych, czyli to jest około 2 milionów, troszeczkę ponad 2 miliony, więc no, można sobie wyobrazić, że za 2 miliony w Koszalinie no, wybudujemy coś wielkiego, coś, co będzie miało wieloletnie skutki finansowe, gospodarcze, ekonomiczne dla naszego miasta. Plan jest taki, żeby tę inwestycję mniej więcej do końca 2023 bądź początku 2024 roku zakończyć. Miasto na niektóre inwestycje posiada już dokumentację, więc to będzie, myślę, że 2-3-miesięczny czas, kiedy rozpoczną się też przetargi na wykonywanie tych inwestycji. Ja chcę podkreślić jeden bardzo ważny fakt, że od wielu lat miasto Koszalin no, bardzo dużo czerpie ze środków zewnętrznych, przede wszystkim tutaj ze środków rządowych. Ten rok no, jest szczególny nie tylko przez tę kwotę, ale przecież niedaleko stąd jest ulica Szczecińska, która także otrzymała wiosną dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na kwotę 30 milionów. Cała ta inwestycja będzie ponad 33 miliony miasto kosztowała. Kawałek dalej mamy wiadukt w ciągu ulicy Władysława IV, który otrzymał również wiosną dofinansowanie w wysokości około 5 milionów, a cała inwestycja to ponad 6,5 miliona. Więc widzimy, że ten rok to jest z mniejszymi także inwestycjami, no bo wiemy, dokańczana jest ulica Piłsudskiego. Tak, Plac Kilińskiego, Podgrodzie, ta inwestycja także została dofinansowana, więc to jest niebagatela prawie 150 milionów, które miasto Koszalin otrzymuje i dostaje wsparcie na wszelkiego rodzaju inwestycje. Powiem, że to jest trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym miasto miało wszystkich środków na takie inwestycje w infrastrukturę, bo w 2020 roku Koszalin środków zewnętrznych otrzymał 46 milionów, z czego 22 miliony to było wsparcie rządowe do tych inwestycji, jak choćby wiadukt, Aleja Monte Cassino, dokończenie budowy strażnicy Straży Pożarnej, właśnie ulica Piłsudskiego,
i troszeczkę mniejszych podmiotów. To było 22 miliony, około 16 milionów było dofinansowanie infrastruktury ze środków unijnych. Te 8 milionów ze środków unijnych to były projekty miękkie na edukację, a więc to pokazuje, że no jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie w tym momencie jakby się odwróciły pewne relacje. Koszalin więcej środków czerpie tutaj z funduszy różnego rodzaju i programów rządowych, aniżeli z nawet środków unijnych, które już są o wiele mniejsze. Chciałbym też podkreślić fakt, że no jest to bardzo dobra wiadomość. Myślę, że za ten rok, półtora roku mieszkańcy Koszalina będą dumni z tych inwestycji, które są, bo one się przełożą na ich komfort życia. Nie ukrywajmy, że to są wpływy do budżetu miasta dodatkowe ze sprzedaży nieruchomości. To są wpływy z podatku od nieruchomości, które te firmy, które tutaj zainwestują, będą płaciły. To są zwiększone udziały w podatku CIT. To jest zmniejszenie bezrobocia, większe zatrudnienie, napływ tutaj okolicznych, z okolicznych miejscowości mieszkańców, którzy będą też płacili i udziały w podatku PIT-u. One też dla miasta będą skutkowały tym, że będziemy mieli też więcej środków na to, aby w tym momencie wesprzeć te dziedziny życia miasta, szczególnie społeczne, jak edukacja, sport, kultura. Będziemy na to mieli troszeczkę więcej środków, więc będziemy mogli realizować kolejne programy. No i to, co jest ważne, że Koszalin umacnia swoją pozycję jako pozycję lidera tutaj w regionie koszalińskim, lidera, który jest i zarówno liderem gospodarczym, ekonomicznym, jest też liderem w edukacji, w sporcie, w turystyce. I no, to, co się właśnie teraz zadzieje, te środki, które tutaj wpłyną do Koszalina, one nam na pewno pozwolą na realizację wielu projektów, także i naszych projektów, bo może dzisiaj jeszcze nie powiem o tym w pełni, ale jesteśmy też w trakcie no, bardzo zaawansowanych negocjacji z panem prezydentem na temat dwóch pewnych projektów, które jako klub radnych będziemy chcieli realizować. Myślę, że w przeciągu 3-4 miesięcy tutaj będziemy mogli państwa poinformować, co to są za projekty, ale to są właśnie te środki, które będą wspomagały takie inicjatywy. Właśnie rządowy program inwestycji strategicznej jest tego przykładem. Jest to program dedykowany nie tylko do dużych miast i aglomeracji, a także do mniejszych miast takich jak Koszalin, Słupsk, Police. To tutaj na tej strefie powstanie setki miejsc pracy, a w skali kraju tysiące, nawet miliony miejsc pracy. I to właśnie jest sposób państwa na wyjście z kryzysu. Naszym zadaniem teraz i pana prezydenta Jedlińskiego jest to, aby tutaj sprowadzić inwestorów, dobrych inwestorów, żeby tutaj powstawały miejsca pracy i żeby miasto z tego miało korzyść. Samorząd jest to rola samorządu tak naprawdę, aby wspierać ludność lokalną, naszą, i taki jest cel i zadanie samorządu, bo przecież wspólne działanie jest w tym aspekcie bardzo istotne. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do sprawy pieniędzy, które otrzymał Koszalin. Chciałbym podkreślić, co tutaj tak naprawdę wzmocnić przekaz pana radnego Krzysztofa Nieckarza, a mianowicie działania rządu, które dzisiaj w tej konkretnej złej sytuacji, naprawdę inflacyjnej, proszę zobaczyć, jak zmaga się z trudnościami i wspierając działania proinwestycyjne, właśnie walczy z tego typu działaniami, przeciwdziała inflacji. Jest to niezwykle, niezwykle istotne. Nie robi tego punktowo w stosunku do dużych miast, robi to w sposób zrównoważony. Jeżeli spojrzymy na Polskę, to naprawdę dzieje się to w każdej gminie, w każdym mieście, i taki jest cel, aby poprzez przedsiębiorczość, aby poprzez rozwój gospodarczy walczyć z tym kryzysem, który dzisiaj chcąc, nie chcąc, istnieje, który może nam się nie podobać i nie podoba, ale wspólnie musimy... Putin wywołał na prostu. No tak, ale musimy wspólnie jakby przeciwdziałać i walczyć z tego typu działaniami kryzysem.